Marcin Flis z nami, wygrywamy 2-1 z Wisłą Kraków, pierwsza wygrana w tym sezonie, rozumiem, że bardzo ważna. No zdecydowanie bardzo ważna, bo wiemy, że początek sezonu jest dla nas bardzo ważny i musimy zdobywać tych punktów jak najwięcej, żeby koniec sezonu był dużo łatwiejszy niż ten poprzedni, bo wiemy ile nerwów nas to i zdrowia kosztował tamten sezon i chcemy uniknąć tego w tym sezonie, więc dla nas podstawową rzeczą jest zdobywać te punkty na początku sezonu, nałapać ich jak najwięcej, żeby mieć spokojną głowę w końcówce sezonu. To był taki moment po końcowym Wisłu, że wam spadł kamień z serca? No nie wiem, czy kamień z serca, bo to jest też początek tego sezonu, więc no jeden wygrany mecz nic nam nie daje. Tych punktów musimy zdobyć jeszcze naprawdę mnóstwo, żeby coś nam dało, ale fajnie, bo te trzy punkty na pewno dadzą nam takiego kopniaka na następne mecze. Marcin, co zmieniło się przez ten tydzień w szatni, w waszej pracy, w waszych głowach po tym takim meczu w Zabrze, który no fatalnie wyglądał, jeśli chodzi o ofensywę, trzeba to powiedzieć, problem. To dzisiaj, gdzie była walka, gdzie było zaangażowanie i wiara sobie, tylko kilka dni. Tak, to znaczy zacznę od tego, że na pewno ten mecz na Górniku nam nie wyszedł. Na pewno nam nie wyszedł, ale i zdajemy sobie z tego sprawę. Ale to nie było tak, że my tam nie zostawiliśmy zdrowia. Tyle, ile go mieliśmy, to zostawiliśmy go na boisku. Po prostu ten mecz był taki no, zdecydowanie słabszy i nie powinien się taki zdarzyć, ale cieszymy się, że dzisiaj była szansa zmazać tą plamę z poprzedniego tygodnia. No i fajnie, że się to udało przy naszych kibicach, gdzie naprawdę to wsparcie z trybun było ogromne. Atmosfera na trybunach była wspaniała, więc no my się tylko cieszymy, bo no dajemy szczęście kibicom i to jest też ważne.